Każdy, kto interesuje się rozwojem osobistym, na pewno trafił na to, że ludzie sukcesu, ludzie biznesu, biznesmeni, milionerzy, miliarderzy wstają o 5 rano albo nawet wcześniej. I o co chodzi z tą godziną 5 rano? Dlaczego tak rano wstają? Czy istnieje jakaś magia, cokolwiek, co sugeruje, że ktoś powinien to robić? I właśnie w tym odcinku omówię książkę Klub 5 rano, który właśnie jest o tym, żeby wstawać o 5 rano. Zanim przejdziemy do konkretów, krótko przedstawię autora. Robin Sharma jest światowej klasy liderem w dziedzinie przywództwa i samorozwoju. Przez lata pomógł milionom ludzi osiągnąć sukces, szczęście dzięki swoim strategiom i przemyśleniom. Teraz przyszedł czas, aby podzielić się właśnie z Wami, co Robin odkrył w klubie 5 rano. I początkowo omówię plusy, jakie Robin Sharma widzi właśnie we wstawaniu o 5 rano. Potem przekażę Wam dwie zajebiste zasady z tej książki, a na koniec swoje przemyślenia. Po pierwsze, co najważniejsze, wczesne wstawanie powoduje, że mamy czas dla siebie, bo to jest jedyna pora dnia, w której tak naprawdę nikt nam nie będzie zawracał dupy, bo oczywiście to wszystko, co możemy zrobić powiedzmy między 5 a 7 rano, możemy zrobić też między 9, 11, 16, 18, 21, 23, jakby wiecie, do czego zmierzam. Ale chodzi o to, że nie ma co ukrywać, większość ludzi o 5 rano po prostu śpi. Więc jeżeli, czy mieszkacie, nie wiem, z rodziną, z dziećmi, z żoną, czy sami, chodzi o to, że od 5 do 7 rano prawdopodobnie nikt do Was nie zadzwoni, nikt od Was nie będzie niczego chciał, nikt po prostu Wam nie będzie zawracał głowy, więc po prostu macie czas w pełni dla siebie. Drugi ważny punkt według autora to to, że rano jesteśmy najbardziej skoncentrowani, jesteśmy najbardziej kreatywni, nic nie zaprząta naszej głowy i generalnie jesteśmy w pełni gotowi do myślenia, do takiej powiedzmy pracy umysłowej i do pracy kreatywnej, a wraz z dniem to po prostu tracimy, nie? Męczymy się po prostu, dochodzą właśnie te problemy dnia codziennego i tak dalej, przez co ciężko jest się po prostu skupić. Trzecim punktem jest to, że to jak zaczniemy dzień, to co zrobimy z samego rana, zaraz po obudzeniu, będzie miało wpływ na resztę naszego dnia. Jeżeli zaczniemy dzień ambitnie, jeżeli zaczniemy dzień od właśnie czegoś trudnego od nas, nie wiem, od treningu, od czytania książki, od jakiejś pracy, od pracy kreatywnej, to wtedy przez resztę dnia też będziemy bardziej zdyscyplinowani, bardziej zmotywowani, bo już to mamy za sobą. Kolejnym punktem, który też się nieraz przewija i też to zobaczyłem na sobie, to że jeżeli zaczniemy dzień od zrobienia najtrudniejszej rzeczy, jaką mamy tego dnia, w sensie najtrudniejszej dla nas osobiście, w sensie do której się najciężej nam zdyscyplinować, do której się najciężej zmotywować i do której najciężej po prostu podejść, to jeżeli to zrobimy od razu z samego rana, od razu na początek dnia, to też potem dzień po prostu wydaje się łatwiejszy. Kolejnym punktem, który omawia autor, jest to, że jeżeli rano wstajemy, to mamy czas po prostu, żeby na spokojnie sobie zaplanować dzień, żeby go, wiecie, ułożyć, zorganizować. Oczywiście możemy to zrobić przed snem i ja osobiście tak robię i tak polecam, ale tutaj autor właśnie mówi o tym, że z samego rana możemy sobie wszystko zaplanować, zorganizować, przemyśleć na spokojnie właśnie bez takiego zawracania głowy przez innych i to również jest plus wstawania o 5 rano. Ale wiecie, nie chodzi o to tylko, żeby wstać o 5 rano i wiecie, nie wiem, usiąść do kompa, grać w gry komputerowe albo, nie wiem, przeglądać bez sensu TikToka, tylko chodzi o to, żeby coś to zrobić po prostu, żeby wykorzystać to, że mamy te powiedzmy 1,5-2 godziny dla siebie. I tutaj pojawia się pierwsza zasada, którą omówię, czyli zasada 20-20-20. I zasada ta mówi o tym, że po 20 minut spędzić na 3 różne aktywności, które w 3 różne sposoby na nas będą działać. Jeżeli chodzi o autora i tą książkę, to autor podzielił to tak, że pierwsze 20 minut powinniśmy spędzić na jakimś ruchu. Czy to może być rozciąganie, może być to jakieś lekkie cardio, może być to jakikolwiek trening. Generalnie chodzi o to, żeby wprowadzić ciało w ruch. To przyspieszy krążenie, poprawi przepływ krwi, pobudzimy się szybciej, no i też będziemy mieć już tą aktywność powiedzmy za sobą. W dodatku ćwiczenia powodują wyrzut endorfin, więc po prostu będziemy mieć lepszy humor, gdy je zrobimy. Kolejne 20 minut autor przeznacza na refleksję. Może być to medytacja, może być to po prostu spisywanie swoich przemyśleń, prowadzenie jakiegoś dziennika, pamiętnika, nie wiem, jakiś dziennik wdzięczności, ale generalnie chodzi o 20 minut powiedzmy takiej pracy duchowej. Może być to chociażby modlitwa, jeżeli ktoś jest wierzącym. Dzięki temu jesteśmy bardziej świadomi swoich emocji, potrzeb, przemyśleń, a to z kolei może
poprawić nam podejmowanie pewnych decyzji. No i ostatnie 20 minut Robin przeznacza na naukę, czyli po prostu 20 minut spędzamy na czytaniu książek, słuchaniu podcastów, oglądaniu jakichś webinarów, czytaniu artykułów, cokolwiek. Po prostu 20 minut na tym, żeby zdobyć jakąś wiedzę. I jeszcze jedna zasada z tej książki, którą omówię, bo ich jest trochę więcej niż tutaj w tym filmie, ale to, co do mnie trafiło, to zasada 90-91. I ma ona cholernie dużo sensu. I zasada ta mówi o tym, że przez 90 dni z rzędu, przez 90 minut, najlepiej naraz, w sensie jakby z samego rana, spędzać nad jedną rzeczą, na której nam zależy. Czyli jeżeli chcesz przykładowo zrobić formę na lato, chcesz schudnąć, cokolwiek, no to przez 90 dni, przez 90 minut skupiasz się, powiedzmy, na aktywności, skupiasz się na treningu, skupiasz się na, powiedzmy, swoim ciele. Jeżeli pracujesz nad jakimś projektem, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli robisz coś do pracy, cokolwiek, albo jakąś pracę kreatywną, to również 90 dni, 90 minut skupiasz się tylko na tym. To pozwoli spędzić Ci 135 godzin na robieniu jednej czynności. I uwierzcie mi, że po 135 godzinach robienia czegokolwiek, to będziecie w tym nieźli. Więc jeżeli chcecie się nauczyć języka, programowania, czegokolwiek tak naprawdę, to po tych 90 dniach będziecie lepsi niż 95% społeczeństwa. Albo nawet więcej. Ok, więc teraz przemyślenia po tej książce. Ja ją ogólnie dostałem i ja ją dostałem w momencie, gdy już, powiedzmy, zacząłem tak wstawać. Tylko ja bardziej tak wstawałem 5.30, 6 rano. Po przeczytaniu tej książki uznałem, dobra, spróbuję wstawać o 5 rano. I gdzie ja tu od razu powiem, ja nigdy nie byłem rannym ptaszkiem. Ja zawsze byłem tym, powiedzmy, nocnym markiem, sową, czy jak to tam się zwie. I przez praktycznie no, całe swoje życie, bo gdzieś tak do 27 roku życia, ja potrafiłem chodzić spać dopiero o 2, o 3 nawet w nocy i wstawać o 9, o 10. Także moja doba dalej trwała tyle samo, bo tu trzeba pamiętać o tym, że dalej ta doba trwa 24 godziny i dalej musicie skupić się na śnie, dalej musicie spać te przynajmniej 6 godzin na dobę, a najlepiej 7-8, więc tak naprawdę to nie chodzi o to, żebyście chodzili spać o północy, a wstawali o 5 rano i spali 5 godzin, bo to prędzej czy później was wykończy, wyczerpie i jakby ciało musi mieć czas na regenerację, więc chodzi o to po prostu, w których tych godzinach my jesteśmy aktywni. I ja przez wiele lat, przez to też, że wiecie, no, czy mieszkałem wcześniej z rodzicami, potem mieszkałem sam, no to chodziło o to, że u mnie to nie było różnicy za specjalnie, czy ja wstawałem rano, czy wieczorem, w sensie dalej miałem tyle samo czasu, ale w momencie, gdy, wiecie, powiedzmy, trochę życie się rozbudowuje, nie wiem, dochodzi właśnie, nie wiem, czy jakieś obowiązki, praca, partner, rodzina, no to ciężej już sobie wygospodarować ten czas i jeszcze ciężej jest wygospodarować energię. Ja przykładowo już od, nie wiem, paru lat, koło 20-21 ja już jestem trupem, nie? W sensie ja nie jestem w stanie nic zrobić kreatywnego, nie jestem nic w stanie zrobić praktycznie fizycznie, po prostu jestem zmęczony po całym dniu i nie mam na nic siły, a w momencie, gdy zaczynam właśnie wstawać rano, gdy zacząłem wstawać o 5 rano, no to zauważyłem, że raz, właśnie mam czas i spokój na to, żeby to wszystko ogarnąć i powiem Wam, że bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem, bo początki były naprawdę trudne. Przez pierwsze dni miałem tak, że ciężko mi się było skupić. Często było to tak, że ja po prostu wstawałem rano i rzeczywiście na przykład grałem w grę, tylko że chciałem po prostu przyzwyczaić się do samego faktu wstawania o tej godzinie i zmiany tego zegaru biologicznego, no bo to jednak jest coś, do czego się możemy przyzwyczaić albo odzwyczaić. Więc tak wyglądały moje początki i dla mnie najważniejszym było tylko to, że o 5, gdy dzwoni budzik, to ja wstaję, nie? Jakby nie ma czegoś takiego, że się przewracam z boku na bok, cokolwiek, tylko po prostu wstaję i idę, nie? Wstaję i wychodzę. I muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę robi robotę. Nie mówię od razu, że macie wstawać o 5 rano, ale spróbujcie sobie wstać na przykład godzinę wcześniej niż normalnie wstajecie, chyba że wstajecie już o 5, ale wiecie, co mi chodzi. Jeżeli ktoś na przykład wstaje o 6.30 czy o 7, niech spróbuje sobie wstać pół godziny czy godzinę wcześniej i właśnie zrobić przynajmniej jedną z tych aktywności. Bo to wiecie, naprawdę to wymaga cholernie dużo dyscypliny, żeby, tak jak właśnie tutaj autor opisuje, żeby wiecie, 20 minut spędzać nad różnymi rzeczami, bo nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, żeby coś zrobić z samego rana, żeby was
napędziło to na resztę dnia. U mnie to przynajmniej działa, jeżeli ja właśnie zacznę dzień od takiego, powiedzmy, nieróbstwa i właśnie takiego bezsensownego, nie wiem, czy scrollowania internetu, czy cokolwiek, to potem ciężej mi jest w ciągu dnia jakby to odwrócić, nie? Że ciężko mi ten jakby pstryczek kliknąć i żeby inaczej się nagle zachowywał. Sama ogólnie książka jest bardzo przyjemnie napisana, jest napisana w formie takiego opowiadania o tym, że jest dwójka ludzi, jedna kobieta to jest, no powiedzmy, przedsiębiorczyni, prowadzi swoją firmę, drugi mężczyzna jest to malarz, jest to artysta, no i właśnie trzecią osobą jest miliarder. Jest to właśnie taki mentor, który uczy naszych głównych bohaterów właśnie tego, dlaczego warto wstawać o 5 rano, i pokazuję im różne zalety tego. Mówię, bardzo przyjemnie jest to napisane, bardzo przyjemnie się to czyta, bardzo gorąco polecam. Nawet jeżeli nie macie zamiaru wstawać wcześniej, to i tak polecam przeczytać tą książkę, bo jest tutaj dużo zasad, dużo takich właśnie fajnych schematów, które można wprowadzić do swojego życia i które na pewno Wam pomogą. Jeżeli podobał się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku.